Izabela Cajke i jej syn Joachim mieli wyjątkowo smutne święta. Sympatyczna bohaterka popularnego programu Gogglebox. Przed telewizorem poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o śmierci swojej teściowej. W poniedziałek wielkanocny pani Izabela opublikowała na swoim profilu na Instagramie czarno-białe zdjęcie z matką swojego męża. Fotografię z rodzinnego albumu opatrzyła krótkim opisem. Kochani, życie składa się z radości i smutku. Moje serce przepełnia ogromny smutek, wczoraj po południu zmarła moja kochana teściowa. Napisała Izabela Zeisk z Gogglebox, pożegnała teściową pod instagramowym postem komentatorki hitu stacji TTV, pojawiły się setki kondolencji. Wyrazy współczucia. Pozdrowienia dla Was. Napisał znany również z Gogglebox Mariusz Kozak. Co ciekawe, jeden z internautów wprost zapytał panią Izabelę, czy przyczyną śmierci teściowej była choroba wywołana przez koronawirus z Wuhan. Zaprzeczyła, nie, nagła i naturalna, odpowiedziała. Pani Izabeli i jej rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia. Zobacz też, Mateusz z Gogglebox schudł już 160 kg. Zobacz metamorfozę Big Boya, zdjęcia.